Przede wszystkim pracowałem ja, żona, syn, córka, rodzina przede wszystkim pracowała, tak? Nie ukrywam, że też znajomi, koledzy z pracy, po prostu tam powiedziałem, że jak będzie ktoś coś tam miał, mógł mi pomóc, to niektórzy po prostu przynosili tam jakieś butelki, wiadomo, po weekendzie coś tam się zostało, czy jakiś słoik i tak dalej. Ale tu motywacją do tego wszystkiego była moja żona. Na początku było tak, w tym tygodniu jeszcze nie zawiozłem żadnego transportu, jeszcze nic nie oddałem, żadnej butelki. No to ciężko to przeżywałem, że ona może poświadczyć, bo stoi tutaj z boku i co ty się przejmujesz w przyszłym tygodniu, jeszcze jest czas, jeszcze jest czas. Ja mówię, no nie ma czasu, bo 3 miesiące to nie jest dużo, prawda? I na początku, tak jak się starałem raz w tygodniu nazbierać jakąś ilość tam, nie wiem, 100-200 kilo, tak później już po... Już później było tak, że ci panowie w okienku, tak ja mówię, liczę na jakieś 200-220 kilo. Zważył, wyszło 205. Mówi, że ja już wagi nie potrzebuję, bo ja nie w tych reklamówkach tego nie woziłem, tylko wiadomo, do domu w reklamówkach, w domu się to czyściło, myło i tak dalej, do worków, duże worki i do osobówki. I wiedziałem, że maksymalna ilość napchana, cała osobówka to jest 250 kilo. No i to jak wiedziałem po ilości worków i ile mniej więcej już mam. Bo do tej pory tego nie dostrzegałem i większość ludzi tego nie dostrzega. Na początku traktowałem to jako zwykły konkurs, prawda, tylko żeby jakąś tam butelkę oddać i tak dalej. No wiadomo, to trochę czasu schodzi. To nie jest tak, że to wszystko leży w jednym miejscu. Na parkingu też właśnie wyzbierałem przed cukiernią. No masa tego, masa jakieś takie, czy jakieś dzikie wysypiska. Znajomy też mi mówił. Już po zapakowaniu do auta tam na miejsce bardzo sympatycznie. Nie oczekiwałem, że po prostu tak sprawnie to wszystko tam idzie na miejscu. Także tylko po prostu przyjechać, zważyć, rozpakować się. Ci panowie też, którzy tam byli, to no nie robili żadnych tam przeszkód, tylko a pan znowu do konkursu? Tak, tak, to wiadomo, no musiał pan przyjść tam sprawdzić, zobaczyć, co tam przywiozłem. Ale no wszystko super się to odbywało, żadnych problemów. Niespodzianka jest ogromna, takie no duże, strasznie duże zaskoczenie. No nie wiem, co tu mam powiedzieć, nie liczyliśmy na pierwsze miejsce, chcieliśmy tylko trzecie miejsce. I ja byłem zaskoczony po prostu, że jak, bo wiadomo, było wydrukowane, kto ile oddał i tak dalej, że można było naprawdę dużo więcej tego wszystkiego wyzbierać jeszcze i no niekiedy czasu brakowało, po prostu tego czasu, bo i do pracy trzeba chodzić i tak i domem się zająć i tak dalej. Syn raczej ma chrapkę, będzie jeździł, z tym, że ja jestem fanem motocykli i no prawie znam motor mam, a niestety musiałem motor sprzedać do remontu domu, także no cieszę się z tych dwóch kółek, bo na auto w ogóle nie zwracam właściwie uwagi. O, były potrzebne do przewiezienia butelek, szkła, tak, a tutaj no skuterek to jest frajda, to jest wolność, tak, to jest pęd powietrza. Ja po prostu od młodych lat cały czas mam motory, kocham motory. Ja już pytałem pani, jak zadzwoniła do mnie, czy są przewidywane jakieś inne konkursy i tak dalej, bo no zaśmiałem się do pani, że potrzebowałbym jakiegoś busa dostawczego albo coś, żeby po prostu, ja niekiedy nie byłem w stanie pakować tego wszystkiego do osobówki, prawda? I tak naprawdę później dopiero człowiek zauważał, ile tego wszystkiego leży, ile tego, bo do tej pory tylko się przejeżdża i się tego nie zauważa.